Cześć. W ostatnim filmie obiecałem, że powiem troszeczkę więcej na temat badań naukowych, o tym jak samodzielnie można ich szukać, gdzie można ich szukać w internecie. Słyszycie o tym, że okej, bo to jest akurat zbadane, mamy na to dowody naukowe, ale z drugiej strony wiemy też w kilku poprzednich wpisach na blogu projektmasaż.pl mogliście na przykład o tym przeczytać, że część badań jest robiona w słaby sposób albo ma bardzo małą grupę badaną, przez co stają się w ogóle niewiarygodne. Więc dzisiaj chciałbym poświęcić trochę na ten temat, gdzie takich badań szukać, i w następnym odcinku dowiecie się trochę więcej, jak z tych materiałów, które już udało nam się pozyskać, wyłuskać coś, co będzie naprawdę rzetelne i będzie można opierać na tym, czy swoją praktykę, czy też w ogóle jakieś podstawy tego, co robimy, czy co przekazujemy dalej innym osobom, na przykład naszym pacjentom. Więc jeśli chodzi o szukanie w internecie różnych badań, to mamy na przykład taką stronę jak Pedro. Znajdziemy ją pod adresem pedro.org.au. I to jest taka największa na świecie przeglądarka badań dotyczących akurat fizjoterapii. Więc jeśli szukacie czegoś stricte na ten temat, niekoniecznie badań dotyczących już jakichś szczegółów, czy też anatomii, czy fizjologii, czy jakichś dziedzin pokrewnych, to będzie dobry start, żeby w ogóle taką swoją praktykę zacząć. Więc akurat Pedro jest wyposażone w całkiem prosty system wyszukiwania. Klikamy sobie Simple Search i tutaj wpisujemy po prostu interesujący nas temat. Więc możemy na przykład poszukać czegoś o elektrostymulacji. Czyli wpisuję sobie na przykład tylko hasło TENS, klikam Enter i znajduję 525 badań. Widzicie, że to już jest całkiem sporo. Zobaczycie, że na jeszcze innej przeglądarce, którą zaraz będziemy szukać, to wcale nie jest jakiś bardzo mocno imponujący wynik, więc dobrze by było umieć też w jakiś sposób sobie zawęzić obszar naszych poszukiwań. Może interesuje nas to zagadnienie, ale tylko w odniesieniu do jakiegoś konkretnego schorzenia. Może szukamy też badań z jakiegoś okresu czasu. Więc oczywiście możemy na przykład w haśle, które szukamy, dopisać kolejne hasło. Czyli na przykład low back pain. I wtedy znajdziemy tylko badania, albo od razu przeglądarka nam zasugeruje takie, które będą mniej więcej zgodne z tym, co sobie wyszukujemy. Więc jest to już jedna z opcji. Oczywiście w wyszukiwaniu zaawansowanym możemy dodatkowo zaznaczyć, czy szukamy czegoś powiedzmy z poprzednich 5 lat czy 10 lat. To będzie szczególnie ważne dla osób, które na przykład są na etapie pisania swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Może zbieracie też jakieś badania do jakichś innych prac, które macie gdzieś oddać albo publikować, więc to jest naprawdę wtedy bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Drugi serwis, z którym powinniśmy się zapoznać, to PubMed. I to jest jeszcze większa przeglądarka, z tym, że już taka wycelowana w ogóle w medycynę. Więc oczywiście tutaj będziemy mogli znaleźć właściwie informacje o wszystkim, wszystkich dziedzinach dotyczących akurat ludzkiego, nawet nie tylko ludzkiego, ale w ogóle zdrowia, bo tutaj możemy szukać też informacje na temat zwierząt czy też roślin między innymi. Więc tutaj mogę na przykład wpisać sobie dokładnie to samo hasło. Jak zauważyliście, jeden z niewielu minusów tych przeglądarek jest to, że badań musimy szukać w języku angielskim.
A niestety, czy też stety, na całym świecie większość, znaczna większość badań jest publikowana w tym języku, nawet jeśli jest pisana u nas w kraju. Dlatego, że po prostu dociera do większej ilości odbiorców. Więc tak, tutaj akurat po wpisaniu ten slow back pain mamy 267 rekordów, co też jest całkiem dużą liczbą, gdybyśmy mieli się odnieść do tego, co przeszukiwaliśmy sobie chwilę temu. Po wpisaniu samego TENS mamy 21 053 wyniki. Więc oczywiście kolejne pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to na co tutaj dokładnie zwrócić uwagę. O tym pogadamy sobie w następnej części, ale mam jeszcze jedną fajną aplikację, która może Wam się przydać. To jest tym razem aplikacja na telefon albo tablet. Będzie obsługiwana, właściwie jest obsługiwana zarówno przez urządzenia korzystające z iOS-a, jak i z Androida. Więc nazywa się Researcher. I po włączeniu tej aplikacji wystarczy, że zaznaczymy sobie w niej tylko, z jakich czasopism branżowych chcielibyśmy otrzymywać jakby nowości. Bo to jest aplikacja, która służy raczej nie do wyszukiwania wszystkiego, co było opublikowane kiedyś na przestrzeni lat, a raczej daje nam tylko takie tak zwane alerty, czyli po prostu informacje o tym, że na przykład 5 godzin temu w czasopiśmie Clinical Journal of Sport Medicine został opublikowany jakiś jeden poszczególny artykuł. Więc oczywiście w tej aplikacji zaznaczamy sobie te czasopisma, które nas interesują, na tematy, które nas też akurat interesują. Plusem jest to, że aplikacja przegląda badania naukowe nie tylko z dziedziny medycyny. Jest podzielona na całe działy. Wybieramy kilkanaście czy też kilkadziesiąt czasopism, które chcemy sobie obserwować i możemy po prostu nawet siedząc w autobusie czy gdzieś tam rano przy kawce przejrzeć sobie, co tam nam w ostatnim dniu na przykład padło. Też można na całkiem fajne, ciekawe abstrakty tutaj trafić. No i dzisiaj to tyle z tego, co mogę Wam polecić. Następnym razem postaram się opowiedzieć trochę na temat tego, na co zwracać uwagę, szukając już jakichś tematów, które nas interesują, jak wybierać spośród tego całego wielkiego gąszczu kilka badań, które będą dla nas użyteczne. Także na dzisiaj to wszystko. Cześć!